Hej, z tej strony Dyku. Jesteśmy na naszej Normandii. No i to, co bym chciał, to bym chciał sprawdzić, czy mamy jeszcze jakieś dialogi z naszym zespołem, jak to wszystko tutaj wygląda. Model promu przymierza, okej. Okay. Czyli na nowo zbieramy modele. Normandia. If Thestia was lost and Earth hadn't been touched yet, you can be damn sure we'd be guarding our own borders. Okej. Okay. Jakie zabezpieczenia na Normandii? To jest sala wojenna. Chodźmy do Jokera. Z nim będzie pewnie jakiś fajny dialog, bo z nim zawsze coś fajnego jest. Ja mówię, że go nie ma. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Tyle, nie ma więcej dialogu z tobą. Commander. Ale chyba w tej części w końcu naprawili to, co mnie bolało, że mamy do powtórzenia ciągle te same dialogi. No, ale ta sala wojenna troszkę lepiej wygląda. Jakieś laboratorium mamy. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Scission Promark 4. It uses tiny mass effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Albo może zostają dialogi. Zobaczymy. How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us. Quite true, Commander. Carry on, Specialist. Bo tutaj mieliśmy też przejście, to oni teraz to przejście zabudowali i zrobili tam taką salę wojenną. Okej, okay, to już wiem, jak ta Normandia teraz wygląda. Teraz
Przejdźmy sobie może na początek do kajuty, a potem przejdziemy przez te wszystkie pokłady. Zobaczmy, czy coś tutaj się zmieniło. Rybki nam zabrali. Terminal osobisty miał wiadomości wysłane do nas. A, teraz po prostu się wysażają. A więc tak. Shepard, siły przymierza są zbyt rozproszone po całej galaktyce. Potrzebujemy twoich umiejętności w serii operacji. Te misje pozwolą przymierzu dotrzeć w miejsca, w które nie możemy się dostać metodami konwencjonalnymi. Wyślemy agentów, którzy pozostaną na miejscu, kiedy ty wypełnisz swoje cele. Najpierw udaj się do laboratorium Cerberusa na planecie Sanctum. Po drodze wszystko ci wyjaśni Hackett. Komandorze, ten list jest formalnym potwierdzeniem decyzji przywrócenia cię do służby Marynarki Przymierza, ogłoszonej wcześniej ustnie przez admirała Davida Andersona. Na mocy specjalnych uprawnień wojennych paragraf 93.5 otrzymujesz niniejszym pozwolenie na objęcie dowodzenia na Normandii SR-2. Masz rozpocząć działania w celu wyeliminowania wszelkich wrogów stanowiących zagrożeń dla Ziemi, jej kolonii i sojuszników. Ponadto otrzymujesz uprawnienia dyplomatyczne zezwalające na zawieranie traktatu z rasami pozaludzkimi, jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia twojej misji. Dowództwo floty przymierza. Sygnał jakiś tam. Do wszystkich członków personelu wojskowego przymierza. To jest alarm dla wszystkich terytoriów ludzi. Admirał floty Hackett ogłosił stopień zagrożenia Szabla 1. Potwierdzono obecność wrogów w Układzie Słonecznym. Ziemia jest zagrożona atakiem zniewiarzy. Cały personel wojskowy przymierza zostaje skierowany do ewakuacji Układu Słonecznego. Gdy tylko pojawi się taka możliwość, nie podejmować prób zbliżenia się do Ziemi. Potwierdzony silny opór ze strony wroga. Powtarzam, nie podejmować zbliżenia się do Ziemi. Dalsze instrukcje zostaną przekazane na zaszyfrowanym kanale Karmazynowa Cisza. Personel przymierza na Ziemi, który nie może się ewakuować, zostaje skierowany do podjęcia wszelkich koniecznych środków zaradczych. Cały pozostały personel przymierza spoza Układu Słonecznego zostaje skierowany do wyznaczonych wcześniej obszarów, w których przy pierwszej nadarzającej się okazji rozpocznie ofensywne działania bojowe. W razie braku dalszych rozkazów zezwala się na działania niezależne. Mój pies, komandorze, byłam wykonawcą pracującym nad interfejsem dotykowy Normandii, kiedy stała w suchym doku. Twoja wuj Eddie napisała do mnie maila z wiadomością, że zostawiłam na pokładzie mojego mych psa. Teraz jestem na Terranowie i absolutnie bym nie chciała, żebyście zbaczali z trasy miliony kilometrów, żeby podrzucić mi psa. Po prostu zajmij się nią dobrze. Bawi się Sophie, lubi badać nowe miejsca, tropy chemiczne i gniazdka 750V. Wielkie dzięki, przepraszam za kłopot. Obiecuję, że nie będzie sprawiała problemów. Flota Quarian. Partnerze informacyjne sieci informacyjnej przymierza. Cytadera, gdzie jest flota Quarian? Najnowsze doniesienia sugerują, że żniwiarze zajmują w szaleńczym tempie kolejne układy. Przedstawiciele wszystkich ras rzucają swoje stacje, kolonie, a w niektórych wypadkach nawet ojczyzny. Tego typu wymuszony eksodus wydaje się szczególnie znajomy dla koczowniczych Quarian, którzy kilkaset lat temu zostali przygnani z ojczystej planety przez syntetyczne gety. Teraz jednak, kiedy cała galaktyka zmaga się ze żniwiarzami, brak Quarian jest aż nadto widoczny. Ani przedstawiciele Turian, ani przymierza nie potrafią podać aktualnej lokalizacji quarianskiej floty. Twierdzą, że głowy zaprzątają teraz inne kwestie. Cokolwiek planują, Quarianie robią to w tajemnicy przed Radą. Podczas uzupełniania paliwa na Ilium nie podali informacji o kolejnym celu swojego lotu. Rozesłali natomiast wszędzie wezwanie do młodych Quarian, żeby przerwali swoje pielgrzymki i dołączyli do floty. Chciwe i krótkowzroczne siły zawsze będą próbowały wykorzystać galaktyczne kryzysy. Możemy tylko liczyć, że plany Quarian, na czymkolwiek polegają, nie przeszkodzą w jedynej naprawdę istotnej sprawie – powstrzymaniu żniwiarzy. Prezent powitalny. Eddie, podczas remontu w suchym doku Joker zasugerował, że warto mieć pod ręką drobny prezent powitalny, na wypadek gdyby przywrócono cię na stanowisko dowódcze.
ponieważ na statku nie można przewozić sugerowanych przez niego tancerek, brałam to z oficjalnego katalogu przymierza układów. Żołnierze posiadający od 5 lat oznaczenie N7 są uprawnieni do pamiątkowej kurtki z kapturem, którą mogą nosić poza służbą. Znajdziesz ją w swojej kabinie wśród innych podobnych strojów Eddie. Miło ze strony Eddie. Shepard, część odnalezionych przez ciebie danych pozwoliła mi opracować dla ciebie ulepszenie. Skorzystaj z terminala w gabinecie dr Tissoni, żeby wybrać kiedy i jak pragniesz je wykorzystać. Znowu Eden Prime? Cerberus zaatakował Eden Prime i okupuje właśnie kolonię siły przymierza. Są zbyt rozproszone, żeby ją ocalić, ale staramy się dyskretnie wspierać miejscowy ruch oporu. W toku tych działań ustaliliśmy, że Cerberus odkrył tu ważny proteański artefakt. Nie wiemy, co to takiego, ale wszystko wskazuje, że to on był powodem ataku na kolonię. Musi zinfiltrować Eden Prime i odzyskać artefakt. I tu mamy wybór drużyny, okej. Okay. Ja na razie drużynę zostawiam w spokoju. Mamy priorytet Eden Prime. A my sobie zejdziemy do pokładu załogi. Coś czuję, że ten odcinek może być przegadany. Tu są toalety jak zawsze. O, tu było łóżko, książki. Tu było pomieszczenie Kasumi. Było można się napić. Tu mieliśmy tego dziwnego gostka. Zapomniałem, jak się zwał. Model Destiny Ascension. Też już go wcześniej mieliśmy, to nam pozabierali te wszystkie modele. Czy Shepard to wszystko na ziemię zabrał? A tu chyba są wszyscy zabici. Taki memoriał dla całej ekipy. Bo widać, że jest Ashley Williams. A jak miał ten nasz gostek jeden, który pomagał przede wszystkim na Mass Effect 1. Kurczę, zapomniałem, jak miał się nazywał, a chciałem zobaczyć, czy on też tutaj jest. Jest. Presley. Jest i Presley nawet na liście. No, tu ponownie mamy dwójkę osób. I tutaj był pokład dla Samary, jak dobrze pamiętam. Teraz zobaczymy, że znowu mamy popijankę z hakwas. Commander? Everything okay down here, doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time, if I may. I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff, bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It'd have better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. How's our inventory of meds? The med bay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse. And you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two.
We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Ja myślałem, że znowu zrobię pijankę sobie. Ponownie przyporządkuj premię do mocy. Moce dodatkowe, brak. To niedostępne. Tu też do mocy i chyba na każdym łóżku będą moce. A, tu jest ten robocik. Od Cerberusa. Eddie chyba się nie opiekuje, skoro jest przy rdzeniu Eddie. Tu nie mamy do pogadania. Tu kucharza też nie mamy. To była Miranda. A teraz mamy... Liarę. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph, instead of Info Drone, 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Meeting with the council didn't go too well, huh? It was less than ideal. Yeah, I'm shocked. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Wow. Becoming the big info brokers turned you into a real cynic, Liara. I like it. I'm flattered, I think. Ja się zastanawiałem właśnie, co ona zrobiła się z Handlarza Cieni. No ona chyba przeniosła całą siedzibę Handlarza Cieni na naszą Normandię. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. To mamy lekką rozmowę zrobioną. A coś jeszcze? Hello again, Shepard. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. You brought your little helper with you? Its name is Glyph. It helped sort through all the data that led me to the archive on Mars. It was a pleasure to be of assistance, Doctor. Glyph's interfaced with the data feeds. Its analytical software should come in handy. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship? Impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Ferron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus's ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial.
My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. We'll talk later, Liara. Of course. No, powiem wam, że fajne odpowiedzi. Ale fajne monitory. Fajnie się obracają w kierunku widza. Terminal handlowy. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Zapiski proteańskie. No, trochę tego jest. Ale najnowsze. Przyjrzałem stare zdjęcia zbieracza zbiorów handlarza cieni. Przeraża wiedza, że to zmieni. Że zmieni zombie proteanie. Przynajmniej nie dysponują świadomością po tym, co im zrobili żniwiarze. O! Na boginię. Człowiek nazwiskiem Shepard dysponuje kluczem do pojmowania protean na poziomie instynktownym, podświadomym. Gdybym tylko mogła być na Eden Prime, kiedy doszło do kontaktu z nadajnikiem, spróbuję się dowiedzieć czegoś więcej o tym całym szyfrze na pokładzie Normandii. Sprawa z niewiarzy jest co najmniej niepokojąca. Wyruszam z ekspedycją na Terun. Sądziłam, że otrzymam pozwolenie na odwiedzenie tamtejszych proteańskich ruin, ale Uniwersytet Ceris najwidoczniej zdoła znaleźć fundusze na ten cel. Muszę się spakować. Uniwersytet Ceris zgodzi się opłacić mój wlot na proteańskie wykopaliska. Okej, okay. To nasze informacje widzę, że były takie najciekawsze. Uważam, że słuszną sugestią doktora, że odkryte proteańskie artefakty pochodzą z trzeciej, a nie czwartej ery. To jest za haniebna pomyłka. I tam to dalej wiemy. Wiadomość. Agent Farron do handlarza. Udało mi się wczoraj nawiązać kontakt z Tezikiem. Widek jego miny bezcenny. Nie cieszę się bynajmniej, że wyznaczono mnie do zwiadu w układach Terminusa, ale dobrze radzi sobie z utrzymywaniem nas przy życiu. Pierwszy raz widzę tylu nakręconych piratów i najemników. Coraz mniej możemy polegać na czarnym rynku. Mamy problemy z nawiązywaniem kontaktu z dostawcami. Przymierze nie będzie mogło długo czerpać stąd surowców do budowy tygla, jeśli sytuacja się jeszcze pogorszy. Część pozostałych agentów sugeruje, żeby wycofać się, póki straty są niewielkie, ale pytam ich tylko, czy handlarza cieni powstrzymały kiedyś nikłe szanse powodzenia? Farron. PS. Mam nadzieję, że twoja mała sądeczka nie powtarza już na głos przy każdym spotkaniu słów handlarz i cieni. I jeszcze mamy tutaj ten terminal danych wywiadowczych. Zestaw do modyfikacji pancerza. Farron przekazał swoich znajomych, żeby dostarczyli na Normandię zestaw modyfikacji pancerza. Dzięki zawartemu w nim konwertorowi omni-żelu i mini-fabrykatorowi, technicznie nielegalnym przestrzeni Cytadeli, Shepard może jednorazowo ulepszyć swój pancerz, podnosząc jego wytrzymałość lub zwiększając liczbę przenoszonych pochłaniaczy ciepła. Premia do zapasu amunicji plus 5%. I zapas amunicji. Ulepszenia. Zapas amunicji plus 5% brak. Nie rozumiem trochę tego. Weźmy jeszcze raz. A może mam brak jakiegoś surowca. Nie. Tego mamy 4. Okej. Okay. My jeszcze sobie pójdziemy tutaj.
Zobaczymy, co tutaj. Nie pamiętam, jak to pomieszczenie się nazywało. Ale tutaj jest stacjonował Garus i mamy centralę artyleryjską, do której jeszcze chyba nie mam dostępu. No, zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj można zrobić. Wiecie, ja wolę się tak przejść na początku przez całą Normandię, żeby wiedzieć, co, gdzie, jak się w niej odnaleźć. No i jestem ciekaw, gdzie jest nasza Luba, właściwie Szeparda Luba. Bo aktualnie jej jeszcze nie widziałem. Cargo mam zablokowane. Na dół zaraz przejdziemy. Adams. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up? It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her. And in time, I saw her advantages. Even grew to like her. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. No ja jestem właśnie ciekaw, że Cerberus nie ma żadnego dostępu do statku i w ogóle. No to przecież jednym kliknięciem Cerberus by mógł przejąć ten statek i tyle by było z naszej misji. Tutaj co mamy? O, model suwerena. A tu turiański krążownik. Czyli na dole jeszcze nikogo w ekipie nie mamy. A
my sobie możemy przejść na nowy pokład, bo my jesteśmy w maszynowni i mamy hangar, którego nie było dostępnego w dwójce. Szafkę na pancerze. O! Zdrowie plus 10, zdrowie plus 10. Tu bierzemy ten tułów. Zdrowie, tarcze, zdrowie. No i to w końcu mamy statystyki. Wrażenia o walce wręcz mnie nie interesują. Tu nie mamy materiał. Nie ma wpływu, wzór nie ma wpływu. Tu jakieś tam bajery. O kurcze, zapas amunicji, broni, mocy, tarczy. Tutaj mam zdrowie 20, 30, 40, 50% zdrowia. Tutaj mamy zwyczajne stroje. Panthers Ajax Cerberus. Szybkość ładowania tarcz, zapas amunicji, obrażenie od broni, tarcze. Wiecie co? Ja chyba na próbę wybiorę ten strój. No i jest ten piesek. Ulepszenia broni. I tu mamy za gotówkę. A, dobra. Już widzę, jak to działa. My biegamy chyba z mścicielem, więc... Ja najpierw może zrobię to tak. Indykator to chyba była strzelba. I modliszkę byśmy sobie mogli ulepszyć, bo ja lubię snajperki też. Wiecie co? Dajemy ten pistolet jeszcze. A tu mamy interfejs pozyskiwania. Kupuj ulepszenia Medigelu. Wstecz. Tutaj coś mamy. A, widzicie. Niepotrzebnie sobie to wszystko poulepszałem. No, ale to są groszowe sprawy, więc... No, może tutaj trochę więcej. Ale fajnie, że tutaj jest tak fajnie to podzielone i mamy dostęp do tych wszystkich różnych sklepów. Podoba mi się to. Rusznikarz 3 na 10. 4 na 10 nawet. 5 na 10. Broń ulepszona, Predator. Ale to chociaż wiemy, z czym mamy biegać. Ale z pieska to nie mam jak sprawdzić. Ale pogadajmy sobie. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander.